Cześć, tu Agnieszka i Włodek Bilińscy w kolejnym filmie z cyklu Z życia fotografów przyrody. Jest druga połowa października i jesteśmy w Bieszczadach. Żbik. Kolory i nastroje, jak widać, były wspaniałe, ale my nie bardzo mieliśmy czas na fotografowanie zwierząt, no i może trochę zabrakło szczęścia. Było bardzo sucho, więc metoda fotografowania zwierząt z podejścia nie bardzo się sprawdzała. Usiedliśmy dwa razy nad sanem, ale też bez większych efektów. W związku z tym w wolnych chwilach zajęliśmy się trochę inną fotografią, także przyrodniczą, i dlatego druga część filmu będzie troszkę bardziej warsztatowa. Ale na razie zapraszamy do spędzenia z nami czasu nad sanem. Zrobiło się już chłodno i rankami bywały przymrozki, więc na zasiadkę zabieraliśmy więcej ekwipunku niż latem. Taki worek na śpiwór chroni przed deszczem i wiatrem, a poza tym utrzymuje wytworzone przez nas ciepło blisko ciała.
Pięknie śpiewał, prawda? I to w zasadzie koniec sukcesów, jeżeli chodzi o fotografowanie zwierząt. No ale nie samymi zwierzętami fotograf przyrody żyje. Bardzo fotogeniczne są oszronione kwiaty, no i oczywiście kolorowe krajobrazy. O tej porze roku ciekawe motywy można znaleźć dosłownie wszędzie. A tradycyjne tematy można urozmaicić trochę mniej tradycyjnymi technikami. Malowanie obiektywem polega na tym, że na stosunkowo długim czasie, na przykład 1/15 sekundy, robi się zdjęcie poruszając aparatem w różny sposób. Fotografując tą metodą na przykład ścianę brzozowego zagajnika, można osiągnąć bardzo ciekawe efekty. Nie wszystkie zdjęcia przypadną nam do gustu, ale warto poeksperymentować, bo w końcu dzisiaj nic nie kosztuje. Można też spróbować podwójnego naświetlania. Większość nowoczesnych aparatów ma funkcję składania dwóch klatek w jedno zdjęcie. Trzeba tylko pamiętać o starannym dobraniu obu motywów oraz o niedoświetleniu każdego ze zdjęć składowych, ponieważ finalne zdjęcie może wyjść prześwietlone. A to już dosyć zwyczajne zdjęcia bieszczadzkiego błota. No i wracamy do zwierzątek. Zdjęcia gili powstały między innymi dzięki temu, że nie skosiliśmy pokrzyw za oknem kuchni. Oczywiście zdecydowaliśmy się na to dla dobra ptaków i naszej fotografii. Lenistwo nie miało z tym nic wspólnego. Thank you.
I to wszystko na dziś. Dzięki i do usłyszenia. Usłyszenia? Może lepiej byłoby do zobaczenia. A, czołem.